Jest napisane, wziął ze sobą swoich apostołów i począł się niepokoić i tworzyć. I rzekł do nich, smętna jest dusza moja, aż do śmierci. Smętna jest dusza moja, aż do śmierci. Widzisz, kiedy ty coś, co jest starego, umiera w tobie, umiera w twojej duszy, to do tego czasu, póki to coś nie umrze, może ci być trudno i źle. Dlatego, że jest napisane, dusza się tworzy aż do śmierci. Aż do śmierci. Co on robi? Co robi Jezus, kiedy jego dusza się tworzy? On się modli dziwną, jedyną tego rodzaju modlitwą, której używa tylko raz. Przez całą swoją służbę tylko raz używa tej modlitwy. Jest taki rodzaj modlitwy. To nie jest modlitwa wiary. To jest modlitwa poddania. To bardzo rzadka rzecz występująca w jego życiu i w jego służbie. Zawsze modli się modlitwą wiary. Zawsze mówi, ja i Ojciec jedno jesteśmy. Ale tutaj on mówi tak, ty wszystko możesz. Oddal ten kielich ode mnie. Wszakże nie co ja chcę, ale co ty. I kiedy przychodzą zmiany w twoim życiu, to ty musisz wielokrotnie wejść w ten rodzaj modlitwy i powiedzieć, Panie Boże mój, coś jest trudnego teraz w moim życiu. Ja nie wiem dokładnie, czego chcę, a czego nie chcę. Ja nie mam wewnętrznego przekonania. Ja nie umiem się w tym ogarnąć. I teraz, Panie Boże, modlę się modlitwą poddania. Niech będzie tak, jak ty chcesz. Niech będzie tak, jak ty chcesz. To nie jest częste. To nie jest częste. Kiedy chodzisz w wierze, ty wiesz, czego chce Bóg. Ale kiedy przychodzi do miejsca przełomu jakiegoś, bardzo poważnego przełomu, to wielokrotnie stajesz w miejscu takim, że ty nie wiesz. I to nie oznacza, że nie masz prawa znać myśli, dążeń, celów Bożych. Ponieważ Słowo Boże mówi, że jesteśmy myśli Chrystusowej. Rozumiecie? Zasiadamy w Radzie Boga i na stałe tak chodzimy, ale bywają sytuacje, kiedy coś w nas ma umrzeć. Kiedy przechodzisz na kolejny etap i coś w tobie ma umrzeć i smętna jest dusza twoja. Jest dramatyczny twój stan i wtedy to jest czas na modlitwę poddania. To jest powiedzenie do Boga, Ojcze, nie tak jak ja chcę. Nie tak jak ja chcę. Ja zawsze, Ojcze, idę za ruchem wiary. Ale teraz ja wierzę tylko o ten jeden element, że ty mnie kochasz i że ty wiesz, niech będzie wola twoja. Chcę, żebyś o tym wiedział i to rozumiał. Jeżeli dzisiaj będziesz się modlił, a stoisz w miejscu przełomu, stoisz w miejscu, gdzie nie wiesz do końca, to nie stresuj się, nie martw się. Nie myśl sobie, że wyleciałeś z ruchu wiary. Jezus był pierwszym promotorem ruchu wiary. Jezus Chrystus, Syn żywego Boga. Ale tam w Getsemane On powiedział jeden, jedyny raz w swoim życiu. Nie to, co ja chcę, ale to, co ty chcesz. Nie to, co ja chcę, ale to, co ty chcesz. Jeżeli ty nie wiesz dzisiaj dokładnie, jeżeli ty nie masz objawienia, to przyjdź dzisiaj do Boga i powiedz, Ojcze, nie to, co ja chcę, ale to, co ty chcesz. Niech będzie wola twoja. Niech modlitwa w Getsemane przeniknie mnie od góry do dołu, ponieważ dusza moja jest smętna i nie wiem dokładnie, jak dalej. On jest po twojej stronie. Kiedy będziesz uwielbiał Boga, to stań właśnie dzisiaj w miejscu Getsemane. Rozumiesz? Ty jako człowiek ruchu wiary
Stań w tym miejscu, powiedz: Ojcze, ja dokładnie nie wiem, ale niech będzie wola Twoja. Ja wierzę teraz w Twoje ojcostwo. Ja wierzę w to, że Ty mnie nie zostawisz i nie opuścisz aż do śmierci. Ja wierzę w Twoje prowadzenie. Ojcze, my uwielbiamy Ciebie. Ojcze, my wywyższamy Twoje potężne imię. Ojcze, my czcimy Ciebie. Ty jesteś Alfa i Omega. Ty jesteś nasze życie. Potężny Święty Duchu, Szabar, Alaka, Kadaba, Zakata, Meresej, Gloria, Resej, Ty, który mój jest Jezusem.
Jesteś Ojcem, my za Tobą i
Jesus.
Thank you.
Thank you.
Oh,
prawdziwe, a tym, co nieprawdziwe. Są dwie drogi i wielka między nimi różnica. Włożyłem to w Ciebie. Włożyłem w Ciebie potężne rozdzielenie. Rozdzielenie to będziesz głosiła do końca Twoich dni. Będziesz prorokować o tym rozdzieleniu. Przez to, że będziesz prorokować o tym rozdzieleniu, ono będzie debatowało z ludzkimi duchami. Nigdy nie schodź z mów. Nigdy nie pośle Cię na emeryturę. Do końca Twoich dni głoś moje rozdzielenie. Thank you.
Ty, który namaszczasz tym samym słowem. Który nigdy się nie mylisz. Nigdy się nie kończysz. Ty, który zjednoczyłeś się z nami. Święty Duch. Yeah.
jest napisane, naprawdę powiadam wam, nie będę już odtąd pił z owoców winorośli, aż do owego dnia, gdy będę pił na nowo w Królestwie Bożym. Mam słowo wiedzy do tych ludzi, być może tutaj na sali, może tych, którzy nas oglądają, którzy chlają. Jesteś narodzony z Bożego Ducha, ale upijasz się. Chcę, żebyś uwierzył teraz w wymianę krzyżową. Chcę, żebyś uwierzył, że Jezus przestał pić za ciebie. Jezus powiedział, odtąd już nie będę pił. I tam jest napisane, gdy odśpiewali hymn, wyszli na górę oliwną. Do końca tej piosenki. Przyjmiesz namaszczenie i już nigdy więcej się nie upijesz. To namaszczenie będzie ci usługiwało. Do końca tej piosenki. Powiesz teraz w wierze, Ojcze, Jezus rzucił za mnie chlanie na krzyżu Golgoty. On przestał pić. Ja już nie piję. Skończysz ten hymn i już nigdy się nie nachlasz. Ojcze, ja w imieniu Jezusa biorę autorytet nad demonicznymi siłami alkoholizmu. Ja w imieniu Jezusa przeklinam demoniczne siły alkoholizmu. Ja w imieniu Jezusa mówię, że Kościół Boga żywego, który słyszał to słowo w wierze, nie będzie już więcej wpływem ciała duchów alkoholizmu. W imieniu Jezusa. Jezus, rzuciłeś picie za ludzi, którzy nie radzili sobie z tym tutaj na ziemi. Uwielbiam Ciebie, Jezus. Uwielbiam Ciebie, Jezus. Masz
systematycznie. Ile razy Ci Duch Święty to przypomni. W środę przyjdzie pewność, co masz zrobić. Jeżeli będziesz miał pewność, że masz zmienić mieszkanie lub zmienić miejsce zamieszkania z regionu na region, otworzysz internet i pojawi się świeża informacja o mieszkaniu lub domu dla Ciebie. Do środy módl się wyjdzie. W środę odbierzesz objawienie. Mata disere, wiem, że się nie boisz.
tytułem Gwiazda Upadłych. Jeden z demonicznych robotów mówi do swojego podwładnego: jestem bardzo silny. Może mnie jednak pokonać tylko Optimus. Diabeł wie, że możesz go pokonać. On nawet przez jedną sekundę nie liczy na to, że on cię nie pokona. On liczy na to, że cię oszuka. Chrześcijanin oszukany to chrześcijanin pokonany. Dlatego diabeł nazwany jest kłamcą i ojcem kłamstwa. On wie, że jesteś dla niego niebezpieczny. Musisz zacząć to manifestować. Kiedy myślisz myślą Bożą i wprowadzasz ją w życie, to ty manifestujesz to. Rozumiesz? Tak to działa. Jest myśl, przychodzi myśl. Będziesz zawsze samotna. Taka myśl. To jest kłamliwa myśl. Wtedy mówi się do autora tej myśli: boisz się mnie, dlatego tak do mnie mówisz. Boisz się mnie. Stań twarzą w twarz przed największymi lękami twojego życia. Nie bój się nareszcie. Nazwij te lęki. Nie mów, że ich nie ma. Nie mów, jestem w Chrystusie, nie mam problemu. Gówno, prawda. Nikt ci nie obiecał, że nie będziesz miał problemów w Chrystusie. Nikt. Wiesz, co to jest zbawienie? Chrystus ci włożył w rękę wielki kij baseballowy w kształcie krzyża. I powiedział do ciebie: dziecko, tu nie ma co gadać, tu trzeba lać. To jest zbawienie. Użyj go. Użyj twojej wiary. Użyj twojej wiedzy. Użyj twojego namaszczenia. Nie myśl myślami, które proponuje ci diabeł. Nie myśl takimi myślami. On wie, że jesteś niebezpieczny. Kiedy klęczysz, jesteś większy niż on. On stoi się pręży, a ty klęczysz przed Bogiem. Jesteś większy niż diabeł. Pamiętaj o tym.